Jan Brzechwa Sum. Mieszkał w Wiśle Sum Wąsat, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: do mnie, młodzi przyjaciele! W dni powszednie i niedziele na życzenie mnożę, dzielę. Odejmuję i dodaję, i pomyłek nie uznaję. Każdy więc mógł przyjść do Suma i zapytać: jaka suma? A Sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył lin z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć 0 od 10. Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy coś pod wąsem. Wąs sumiaty jak u suma, a sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę, może 10, może 1? Upłynęły 2 godziny. Sum z wysiłku jest już siny. Myśli, to dopiero od 10 odjąć 0? Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, wiem, 1. Nie 1, 10 chyba. Ach, ten lin, ta wstrętna ryba. A lin szydzi: panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały. I nastało znów południe, a Sum chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.